Cieszę się, że polskie koncerny paliwowe wprowadzają na rynek nowoczesne ekologiczne paliwa pochodzenia naturalnego. Stosowanie Bio85 pozwoli ograniczyć emisję CO2 o około 25% w porównaniu do paliw ropopochodnych. Powiedział wicepremier minister gospodarki Waldemar Pawlak na otwarciu pilotażowego dystrybutora biopaliwa przy ulicy Wawelskiej w Warszawie. Chcę pogratulować firmie Orlen, że z taką śmiałością wchodzi w ten segment i promuje nowe podejście, tworzy warunki do tego, żeby samochody nowej generacji mogły już korzystać z tego typu paliwa. Także posługując się tą metafizyką pewnego serialu, mogę tylko powiedzieć do pana prezesa Krawca, niech moc będzie z tobą. Wicepremier Waldemar Pawlak przypomniał, że Ministerstwo Gospodarki przygotowało rozwiązania, które umożliwią stosowanie ulg akcyzowych dla biopaliw ciekłych z zawartością powyżej 80% biokomponentów. Jeżeli decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie będzie pozytywna, z ulgi będzie można skorzystać jeszcze w tym roku, wyjaśnił wiceszef rządu. Bo tutaj nawet na tym wysoko biokomponentowym paliwie minister finansów też położył akcyzową rączkę i bierze tak jak, no trudno powiedzieć jak za zboże, ale tak jak za benzynę. I musimy to zmienić, wtedy będzie to, myślę, że nawet mogło być tańsze paliwo od tej ceny, która tu jest obecnie.